Do mnie do Poznania, klocuch. Pamiętasz klocuch? Git, obejrzymy. Spartiatik! Do mnie do Poznania. Do mnie do Poznania, jest to program mojego dzieciństwa. Też to oglądałem. Na Polsacie i to chodzi o to, to jest to samo co ten program, że to jest... Ej, nie wiem, to jest porypane, że kiedyś były takie czasy, siada... Cały dzień telewizor tak naprawdę był on, nie? I leciały jakieś braindeadowe rzeczy i w sumie nawet dobrze się to oglądało. Coś jak TikTok w dzisiejszych czasach, a niby TikTok tak zmienia ludzi. To samo kiedyś było. Jumper wdał na golibordę 5 zł. Czemu cię nie było? Martwiliśmy się. Słuchaj, powiem ci sekret. Poszedłem na siłownię. I to naprawdę. No to raz, no ale... Jeszcze pójdę. Rozumiesz? Jeszcze pójdę. W tym roku. Znany hip-hoper o imieniu Krzybiżit przerabia ludziom samochody, które... O, to też był klasyczek, Jezu. Na przykład tam wstawiał im do samochodu 10 telewizorów i basen, koła, co się kręciły, nawet jak samochód nie jechał. No, ćwiczyłem, to nie tylko poszedłem. Zamiast samochodów są domy, nie, zamiast rakce. Znanego hip-hopera jest taki czubaty chłop. Zamiast... Ej, on był w czymś jeszcze, ten typek z Do mnie do Poznania, czy on tylko to prowadził i luj? Ludzi są biedne rodziny. To był taki klasyk ten nie program. Nie mają na przykład nóg, albo są jacyś biedni, albo jacyś chorzy. No i ten stolarz. O, to on, no. No i ten stolarz. Ty, on się nazywa Ty? Chłop się Ty nazywa? Jak ty? Nie ty, tylko on. Ja pierdolę. Przyjeżdżał do tych rodzin. Oni pokazywali, że... Chłop się nazywał ty. Mamy kibla. W ogóle musimy chodzić do kibla. A to Wiśniewski im wykręcił w nocy pewnie. Sadga. Tesco. Zamiast klamki w drzwiach musimy używać skarpety. To im w nagrodę za to, jaką oni pokazali, że mają biedę, to on brał ekipę i on... W nagrodę, jaką mają biedę pokazali. Fajna nagroda. Jak klaun nazywał się... Jak klaun nazywał się to, to czemu chłop nie może być ty? On super. Z tą ekipą albo przerabiali im, naprawiali ten dom, albo w ogóle burzyli i od nowa wszystko robili. Chyba tak robili. Chyba zawsze burzyli. I to wszystko w 7 dni. Gdzie ja w 7 dni nawet nie zbuduję... Ej, serio, to 7 dni to musiał być fake. Niczego nie zbuduję. Nawet w 8 dni. Dom nie do Poznania. Ty odcinek... Ej, to się całe da obejrzeć na CDA. Może byśmy zaczęli oglądać. 119. Przecież no nie ma bata, że to ma jeszcze prawa autorskie. Taki stary program. Nie ma bata, że to ma prawa autorskie. Dom nie do... Nie do czego? No nie ma nic na YouTubie o tym. Zresztą nawet na YouTubie jest całe. Aha. Nie ma. Ta jest. Ty, po angielsku jest? Po angielsku jest na YouTubie. Jest ich kanał, chyba mają. Kurde gówno. Dziękujemy użytkowniku Śniwy. Dziękujemy. To jest zawsze takie smutne, że tym rodzinom się coś tam wydarzyło i oni przez to nie mają na przykład kibla. No, to całkiem fajnie, to wygląda akurat jak... Witam Kwiatek, Sekiro. Ej, to fajnie nawet, no. Taka, ej, serio, przytulna chata, nie? Taki telewizor na całą ścianę i to jest bieda w Ameryce, telewizor na całą ścianę. Rozumiesz? To całkiem fajnie, to wygląda akurat jak... Nie mają czterech aut, biedaki. Tu właśnie mieszkacie w 12. Kruci, ile osób? W 12 osób. Ja chodziłem do klasy z taką rodziną patologiczną, ale oni akurat słynęli z tego, że chyba najbardziej patologiczni byli w całej szkole. Oni mieszkali w kawalerce chyba w 10 osób. W takim prawie że pustostanie, pamiętam. Oni byli, ale o nich byli chyba tacy najbardziej skrajni. Bo wszyscy wiedzieli o nich to. 12
aby utrzymać. Oni tam chyba spali tak jak w tym, nie? Jak ludzie, co na Syberię ich wywozili. Że wiesz, w ścianę walił i się wszyscy obracali na drugi bok. Bo jak się... jak szli spać, to się chyba na całą podłogę kładli wzdłuż. 10 osób w kawalerce. Rozumiesz mnie? I wszyscy na boku leżą lewym. Jeden wali w ścianę łapą i wszyscy na bok prawy się przekładają jak na grillu kiełbaski. No rozumiesz, co muszę ci tłumaczyć dalej. Właśnie. Taki zły jest ten dom, jak na dom. Co chciałbyś mieć w pokoju? Nie. Samoloty. Powiedz, że normalny pokój. Przecież oni mu zrobią, wsadzą mu samolot do pokoju i będzie miał śmigło zamiast krzeseł. Nie. Im się mówi, że lubicie normalne pokoje, bo wam zrobią jakieś nienormalstwo. No i oni zawsze ich wysyłają gdzieś do jakiegoś... Kiedyś na polskim się przestawialiśmy, to też taki patus stał, opowiadał o 13 braciach, z czego 5 w więzieniu. No kiedyś to było, nie? Często takie rzeczy były. No teraz to wiesz... Jak w parku, teraz czy tam... w więzieniach tylko niewinni siedzą i porządnie, nie? Było, nie? To... Wiadomo, no bo inaczej by zburzyli rodzinę razem z domem. Znaczy to ja się trochę znam na efektach specjalnych. Jest... A ja tam było coś takiego, że oni ich do Disneylandu wysyłali w tym czasie, nie? Ciekawe, czy to naprawdę. Ile taki wyjazd kosztuje dla rodziny 12-osobowej? Dużo, nie? Jest doklejony ten ekran. Bo tak nie widać naprawdę. Mogę nawet zrobić coś podobnego, pokażę wam. O. Widzicie? Dzięki. No właśnie. Brutalna prawda. O. Co to jest? Ekipa remontowa bardzo rzadko kończyła pracę na czas. Rodziny zostawiono stanom nowych wydatków. Ekipa aha. Remontowa. Rodziny nie stać na nic, ani im jeszcze wpieprzyli nowe wydatki? No to dobra. Chyba stary pierwszego dnia po wyłączeniu kamery od razu itemy brał i do Lombardu leciał, nie? Żeby to jakoś spłacić. Bardzo rzadko kończy pracę na czas. Zależy najbardziej na rodzinach, którzy do... Żeby pan... Za darmo, bo umowa była podpisana. No tak, a no może to jest wiadomo, że wybierali na tych, co mają najmniej, tych, co mają najmniej. W ramach... W takich domach starsze dzieci mają... Być tą świadkę... Aha, czy w te... Ty w sumie masz rację, 10 osób mieszka w kawalerce malutkiej i rzeczywiście jakby jest 8 dzieci i starzy robią 9, to rzeczywiście to jest jeden pokój. Ja, chyba że wszyscy są naraz w szkole. Ty, jak oni? Nie, dobra, nie, nieważne. Mniej nóg, najmniej kibli. No to wiadomo, nie? Żeby ciekawie się oglądało. Co? Jak w łazience? Przecież... Ja mówię, oni mieszkali, ci co ja ich znałem, w prawie że pustostanie. To był dom, znaczy mieszkanie, w którym kibel był na zewnątrz, nie był w mieszkaniu. Tylko jakby wychodziło się, no i wiesz, ja tam kiedyś byłem. Także no, to ciężko to wyglądało, bardzo ciężko. No to przecież nie ich wina, że ktoś ich okradł, no. Czytający punkt. Nie wszystkie rodziny były uczciwe. Do jednego z odcinków programu szukano rodzin, które adoptowały sieroty. W końcu wybrano szczęśliwców, zrealizowano program. Jak się później okazało, rodzina adoptowała dzieci tylko po to, by wyremontować swój dom, pojechać na wakacje. Po programie je oddali. Ja pierdzielę. Co to jest? Ja pierdzielę, ty. Co ty pieprzysz? Ja myślałem, do mnie, że będą gorsze jakieś ciekawostki, na przykład typu, że oni naprawdę nie budowali tych domów, tylko je zburzejali, a potem to puścili od tyłu, żeby wyglądało... Tam jeszcze było punkt, że rodzina z synem musieli się wyprowadzić w mniej niż rok? Jak bo jakby budowali albo coś, a to widać, że mało tutaj znaleźli jakichś takich... A może na przykład oni budują te domy, a potem jak skończą nagrywać, to je zburzają z powrotem i z powrotem robią to, co było no na tak, początku, Defort, nie? Tak, ale do Disneylandu jedziesz na tydzień. No i zawsze jest powołanie kierowca, proszę odjechać, i wtedy odjeżdża ten kierowca i wtedy on odsłania ten nowy dom, co oni zrobili. No było tak zawsze.
Na 100% to były fake reakcje, bo przecież pamiętam, że w tym Pimp My Ride też było coś takiego, że ich zmuszali do fejkowych reakcji. Tu też to pewnie to samo. Radość. Wiadomo, że się cieszą, ale oni pewnie chcą, żeby się bardziej cieszyli. Nie, to nie jest, że naprawili to, co było. I chyba zawsze tak to jest. No chyba, że naprawdę ktoś ma normalnie dom, ale to wtedy ja nie wiem, po co on się zgłasza do tego programu. Dobra, mnie tylko interesują pokoje tych dzieci. Moja własna łazienka. Ślicznie tu. Pokaż. Krucina i zrobili im samolot. Ej, w sumie spoko to wygląda, ty. Taki pokoik? W pokoju. Tego właśnie... Mu ostrzegałem go właśnie przed tym. Czy to nasze? Krucy. Knyfle jakie podawali im na... Ale po co butetę? To wiadomo, że to nic nie robi. Łóżka. Jeśli będziecie chcieli zagrać tutaj w piłkę, wystarczy je podnieść. Co piłkę? W pokoju? W piłkę? Szybę rozwalicie. Świetny. Można w Messi się znalazł. Nie można. Kiedyś pamiętasz to? Za to? No, oj, szkoda mi tego typa. W domu w piłkę. Firma Ford podarowała wam te oto samochody. O króci, dostali samochody. To jak, to lepiej niż... Czekaj, co? Oni dostali to auto? O króci, dostali samochody. To jak, jo, to lepiej niż w tym programie, co przerabiali auta, bo tutaj przerabiałem dom i dostałem auto. Ej, co ty pieprzysz, to ile oni w autach przecież im dali tyle siana, że nawet jakby mieli za duże koszta, to sprzedadzą auta i luj. Auta. Szkoda, że już nie ma tego programu. Ja bym tak chciał, żeby mi tak zrobili dom i dali samochody. No dobra, fajne, nawet trochę. Jak dane. To wpłać? To co oni im brali w leasing auta i leasing na nich wpieprzali? Iluj? Nie dawali im aut na własność? Dobra, patrzcie na tą katastrofę. Na kanapie. Rodzinka tam, stary jeden pracuje na 12-osobową rodzinę, a oni mu jeszcze 3 auta w leasing, iluj. Których okno. Za 2 dni mu okno wyjmie komornik z ramy. Zimno w ogóle przez okna. Tu jakieś, nie wiem. Jak tu można żyć? Gorzej być nie może. Nie może być gorzej. Nie ma, nie może. Króci. Ale mikrowale masz. Patrz, piwko jest jak to się item nazywa w lodówce? W dupę. Nie, no ja już mam zaniki pamięci słów prostych. Ja akurat mam dużo. To nierby. O, 8 mila, Eminem. Co oni na ziemi śpią tam? Jakbym leżała na betonie. Jaki jest wasz wymarzony pokój? Z łóżkiem. Nie. Przepraszam, oni naprawdę śpią na ziemi. Z elektroniką, grami wideo, komputerem, telewizorem tak. I tak dalej. Oni naprawdę śpią na ziemi. W tym tygodniu nie będą gry. No o, hip-hopper! No i stary tylko wejdzie zara i już w oczach kalkulator. Ile to w Lombardzie będzie, jak zastawi? No! No, 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 no! No, no, no! No! O! O! Ej, to wygląda jak w hotelu. Gry, gry są. Tam się mieszka, czy tylko ogląda? Jakie macie gry? Ej, zoba! Need for Speed Carbon. Pamiętasz tą grę? Fajna była, nie? Need for Speed Carbon. Czekajcie. Nie, resztę nie umiem. Też nic nie widzę. Widzisz coś, widzu? Znasz coś? Ja nic. Nie, mam nadzieję, że mu przybił piątkę. Nie, no chyba przybił. Same pudełka, nawet Jerry. Jest też gra na telefon do mnie do poznania. O kurde. No, to widzimy. Ej, to jest... ten typ tak teraz wygląda? Okej. Okay. Główny? No, fajnie to wygląda. O, coś się wybiera. Ej, to jak z tych reklam gier, bo widzę. Meble. Jak, to nie ja jestem. Jedziemy. Jest ten główny. I ej, co? Ej, zobacz. Ty, tu jest aż taka stara gra? Widzisz, czy on to dodał? Nie no, ty, to może być stara gierka giga. Ej, to jest jaki tego, co, to Candy są jakieś Crush. Pucle. Nie?
Witam, Artur, witam. Aha. Dobra, no i... Ej, to jest Candy Crush, no, jak coś takiego. Siebie, to grałeś kiedyś? Burzy. O, i on to mówi. To jest chyba jego głos prawdziwy. Sony Ericsson. Klasyczek. Nie wiem, co to ma wspólnego z budowaniem domu beznadziejnym rodzinom. Nie będę w to grał. Ja nie lubię takich, jak jest takie namyślenie. Jaki wielki pociąg. Pociąg w pokoju? Z bąblami, czy ktoś ma coś z deklem? No, fajne, nie? Ale w domu. Ktoś ma coś. Plaża w domu. Łóżko na łodzi. Łóżko na łodzi. Najbardziej podoba mi się mój pokój. Uwielbiam plażę, lubię się kąpać i lubię piasek. Jakby to można było się z tym wystrzelić w kosmos, to by było fajne. Tak zauważyłem, że na jeden odcinek jest taki jeden nienormalny pokój, reszta jest taka nawet normalna. Ja bardzo lubię gry i GTA San Andreas i w moim wymarzonym pokoju ja chciałbym mieć tak o, na ścianie, chciałbym mieć takie o. Klasyczek. Grow Street. Tutaj na podłodze bym chciała mieć takie a. Takie rondo. A. I jeszcze tak, jeszcze bym chciał. Chciałbym, żeby pilnował mnie. Gangusy. Kolega tutaj, o. Może być trochę mniejszy. I. Pokój ze tak, szturem byś poprosił? Tutaj, żebym mógł zapisywać grę. To, żeby się kręciło tak. No. I no. Wiadomo, komputer, żeby do grania, ale mocny. Fajna wizualizacja pokoju. Silny, no. Żeby wszystko szło. I co się jeszcze robi w pokoju? Nic. Je. Najlepiej bym chciał taki karton duży, ale akurat nie znalazłem. Ej, co jeszcze w dupę o smaku kebaba to chipsy? Kiedyś były, pamiętam to. To było takie giga słone chyba. Ja pierdzielę, zjadłbym to, serio, nie pamiętam już, tylko pamiętam sól z tego, nic więcej, ja bym to teraz zjadł na przypomnienie. I możecie to położyć koło komputera i możecie sobie już iść. I taki właśnie jest mój... Lekko tańszy od Lejsów są teraz? No i to jest właśnie do mnie do Poznania. I powinny kosztować 2 złote nadal, nie? A nie, że podrażają brudasy. Ej, to koniec? Kurde, dopiero się rozkręcałem. Fajne. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!